Próbujemy nasze wieczorne, piątkowe spotkanie poświęcić drodze. W ubiegłym roku przebywaliśmy drogę krzyżową poprzez parking i ulice tego miasta. Dotarliśmy na Dolinę Miłosierdzia. To takie szczególne miejsce pod Jasną Górą. Dzisiaj też nasze harcerskie drogi zaczniemy tutaj, na Jasnej Górze, bo zaczniemy drogę pielgrzymowania na Jasną Górę. Ale najpierw musimy z niej wyjść. Dlaczego? Bo chcę, abyśmy przeszli drogę światła. Przeżywamy okres wielkanocny. Okres, w którym cieszymy się z tego, że Jezus żyje, że zmartwychwstał. Każda droga krzyżowa kończy się grobem. A my, ludzie XXI wieku i harcerze XXI wieku, jesteśmy już pokoleniem ludzi pustego grobu. I nasze codzienne drogi to drogi pustego grobu już. Rozwaliliśmy pierwszą pochodnię, bo ona nas będzie wiodła ku Dolinie Miłosierdzia, gdzie spotkamy zmartwychwstałego Pana. Ale najpierw w naszej drodze chciałbym, abyśmy rozważali Pismo Święte, słuchając Go i słuchali krótkich rozważań, które niech pomogą nam stanąć na drodze. Niech pomogą nam znaleźć się na drodze. Naszej harcerskiej drodze, drodze rodzinnej, drodze Boga. Użycz tej miłości, która nie zna zmierzchu, by moja lampa czuła dotyk, co roznieca i nie da. Niech nasze serca będą świątynią dla Ciebie, aby ciemność z nas została wygnana, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. My jesteśmy na ziemi światłem Twym. My jesteśmy na ziemi światłem Twym. Niewiasty i uczniowie przy pustym grobie. Z Ewangelii według świętego Jana. A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu, ujrzał i uwierzył. Ujrzał i uwierzył. To ważne, by ujrzeć i uwierzyć. Każdy z nas by chciał zobaczyć Pana Jezusa. Ale przecież oni nie spotkali Jezusa. Tylko spotkali, zobaczyli pusty grób. Ukazania się Marii Magdalenie. Czytanie z Ewangelii według świętego Jana. Na kartach Ewangelii przekazano nam, że wcale nie cieszyła się dobrą opinią. To nie był jakiś wzór do naśladowania. To nie była jakaś specjalna...